dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Ja już od samego rana, słuchajcie, buszuję w kuchni, właśnie robię sernik. Tu już mam naszykowane masę. Biorę się, słuchajcie, za gotowanie. No już od rana, tak jak mówiłam, buszuję. Ogarniam, sprzątam. I co, zapraszam Was na kolejnego vloga. Zapraszam Was do oglądania, życzę miłego oglądania, życzę miłego dnia. Mówię tak szybko, bo po prostu mam tysiąc rzeczy do zrobienia, a czasu mało. No i co? No i do zobaczenia później. No i gotowe i do piekarnika. Pokazywałam Wam w holu zakupowym. Będę robić ten. Pieczarki. Kupiłam takie, nie było tych zwykłych, były te grillowe, więc dwie paczki i sobie je, wiecie, ja nie obieram, nie będę ich obierać, to tylko może sobie pościągam, czy to obrać, gruba skórka, nie, jednak obiorę, bo gruba skórka, ale w sumie wiecie, na grilla jak się robi, to się takich nie obiera. Ale ja obiorę, bo ta skórka już jakaś taka jest. Wczoraj jakoś ładniej wyglądały. Co mi, jakaś mrówka chodzi po nodze? No i słuchajcie, pokroję sobie drobno i do mięska. Te nogi też daję. Do mięska, wiecie. Sosik. Podsmażę sobie najpierw te pieczarki. Może tutaj wezmę, bo ja będę to myła, zawsze myję pieczarki. Więc pieczarki sobie podsmażę. Potem sobie podsmażę cebulkę, wszystko oddzielnie. Może trochę marchewki jeszcze. Daję w taką grubszą kostkę, bo to i tak się, wiecie, jak podsmażę, później będzie taki fajny sosik z tego. No i co? O Jezu, muszę tą ścianę umyć, bo przecież Laura co chwilę, wiecie, maluje. No i co? I łopatę, nie, szynkę kupiłam, bo chciałam karkówkę, ale nie było. Więc sobie wezmę, też ją podsmażę, a potem to wszystko razem będę dusić i będzie fajny taki... taki gulasz. Więc no, tych małych pieczarek to ja nigdy nie obieram. Kiedyś się w to bawiłam, a teraz nie, ale widzę, że ta ma taką grubą jakąś skórę, taką niefajną, więc wolę sobie to obrać. Przepłuczę. No, i tyle. Dobra, to ja sobie to kroję. To można zdjąć. Bo przecież na grilla to się tego nie zdejmuje, nie? Wiecie, tej skóry. Ale już jakaś taka jest nie bardzo, więc... dosyć gruba, powiem Wam. No, dobra. To ja się tutaj bawię w to obieranie i krojenie. O, dobra. Ja powiem Wam, że ja nienawidzę kroić cebuli. Nie cierpię. Po prostu nie znoszę, bo to wiecie, może tak zrobimy, będą takie fajne. Łzawi mi oczy, a jeszcze jak jest jakaś ostra, to już w ogóle. Mam takie urządzenie, taki zacisk jest, że cebulę się kładzie i tak się zaciska i sieka, do siekania takie. Ale powiem Wam, że jak na 5 cebul, czy tam, no tak do mięsa jak się robi, to się w ogóle nie opłaca wyciągać tego, bo tam są takie ząbki ostre, takie małe i potem jest więcej tego mycia niż po prostu to warte, więc ja to sobie odpuszczam i zawsze na szybko rachu ciachu tą cebulę, ale już mam łzy w oczach, a mnie w ogóle nie widzicie, o matko, dobra, może to i dobrze. Bo jeszcze jestem nieogarnięta. O, już mi łzy lecą. O, ale słuchajcie, mam katar. Nie wiem, czy to od alergii, czy znowu coś mi bierze. Gardło mnie boli, więc może mi te łzy mi zlecą.
i będzie gitara. Słuchajcie, za robienie sałatki może Wam powiem, bo nie wiem, czy mówiłam, co ja będę robić. Mam miskę, dopiero umyłam, niech przeschnie, ale... Ejku. Słuchajcie, więc będę robiła taką... Może Was przesunę. Sałatkę ze szpinakiem, oczywiście go będę myła, tym baby, rukola, pomidory, nie będę pieprzyła, trochę może i soliła tego, tylko dam oliwy z oliwek, bo rukola jest ostra, no i pewnie będzie słony ten ser sałatkowy półtłusty, wziąłam taki, typu greckiego, a miałam wziąć feta, ale to chyba jest coś w podobie. No i taką sałatkę jedną zrobię, w ogóle... To Wam właśnie powiem, bo ja nie wiem, czy ja mówiłam, co będę robić. Zupy nie gotuję, bo ja mam rosół gotowany. Wczoraj gotowałam, to tak dla dzieciaków rosół starczy. A że to będzie już późna godzina, bo bierzmowanie mamy na 17. To nim przyjedziemy, to będzie taka jakby obiado, kolacja i zrobię tylko na ciepło właśnie takie drugie danie, gulasz, kartofelki i sałatka. Nic specjalnego tak naprawdę i nic takiego, wiecie, wyszukanego. No i potem takie przystawki na zimno. Sałatkę zrobię drugą, taką już właśnie, no taką, żeby do pojedzenia, z młodej kapusty i z marchewki, tak jak zawsze robiłam z koprem. I też trochę oliwy dam, bo po prostu kocham tą sałatkę. To zrobię taką sałatkę, no i tam jakieś wędliny, paszec mam taki w całości, też tam kupiłam, serek biały zrobiłam, to Wam później też pokażę, śledziki i takie tam, wiecie, tam nic takiego właśnie specjalnego, ale wydaje mi się, że wystarczy i będzie dobrze. Rosół, jakby ktoś chciał, to dla wszystkich i tak wystarczyło tego rosołu, co wczoraj gotowałam. Ale wydaje mi się, że drugie tylko i takie przystaweczki. Ciasto piekę, sernik się już piecze. Mam jeszcze jakieś tam ciasteczka czy coś, a jak nie, to słuchajcie, mam ciasto francuskie, bo kupiłam na rogaliki, ale nie wiem, czy to nie będzie, słuchajcie, za dużo. Więc zobaczę. Powiem Wam, że te noże Fiskarsa są super, ale jak Paweł mi je naostrzy, to ten mały to jeszcze, ale ten duży to jak mi naostrzy, to mi je, jak ja kroję mięso czy coś tym dużym nożem, to aż mi się ręka trzęsie, powiem Wam. Więc są bardzo, bardzo ostre. Nie, no to jest, o, aż cieknie z tego. Nie wiem, czy oni to zmienili, te serki, czy jak, ale otworzyłam. O Jezus, czekajcie, spróbuję. Nie, on to jest taki sam. Ja sobie potem go widelcem tutaj wyskrobię. Dlatego tak rzucam w całości. Nie, no słony, taki sam jak feta. No to typu greckiego. Myślałam, że taki silny smak będzie. Ja już nie wiem. Zawsze było feta. O, wstała. Wstała najbardziej zainteresowana dzisiejszym dniem. Wysłuchałaś się? Wystresowana nie. Jesteś? Nie. Jak? Co tu się stresować? Dobrze będzie. Dobra, myjemy to i robimy dalej. Dużo też nie daję, bo te oleje to mają taki, wiecie, mają taki specyficzny smak. Jak ja to wymieszam, to nie wiem, jakoś dam radę. Chyba większy garnek sobie włożę, wiecie, i tak muszę to przełożyć do innej miski. Bo tutaj będzie ta sałatka z kapusty. Dobra, nie, no muszę to przełożyć, będziemy mieszać. Sałatki gotowe, moja ukochana, kocham ją, po prostu tą sałatkę kocham. Mogłabym ją jeść codziennie. Tą zresztą też, ale ta to jest the best. Wczoraj wieczorem nastawiłam serek z tych jogurtów greckich. Wyszedł pychota. Dałam czosnek i dużo dałam szczypiorku. No bo przecież mam, to dałam.
I na noc go nastawiłam i wyszedł pyszny, po prostu pyszny. Czosnek i szczypiorek, pychota. Przełożę do miseczki i będzie tak, wiecie, na stół. Właśnie tutaj powoli zaczynam już tak szykować takie przystaweczki. Przekładam śledziki, one są bardzo dobre te śledzie. Ja nie przepadam, ale jak zjem jednego, to mi starczy na jakiś czas, bo dobre są, ale mi wystarczy jeden kawałek, nie idą mi. Laura poszła do spiżarki, przynieś mi chyba te ogórki i będą, mam te. Tam nie ma oliwek? Dobra, to gdzieś tutaj są w domu pewnie, zaraz poszukam. Tutaj sobie takie robię po troszeczku, dwa talerze pewnie będą. Trochę takiej szyny. O, dobra, ogóreczki zaraz postaw tu, bo zakurzone jest, słoik trzeba umyć. Paszteciku trochę, szyneczki takie, to Laura chciała. Sałaty mi trochę przyniosła Laura ze szklarni, takie malutkie, jeszcze są liski, ale do samej dekoracji. I tutaj ze szczypiorkiem sobie dekoruję po prostu ten szczypiorek. Tak do dekoracji, jeszcze mam trochę mięty, myślałam, żeby mięty dać, ale boję się, że ta mięta przejdzie, wiecie, smak tej mięty na tą wędlinę i nie będzie to dobre, więc może tutaj sobie mięty można udekorować. Miętę też ten serek włożyłam, tak po prostu, wiecie, tam dla samej, o, dekoracji też będzie fajnie. Tutaj sobie coś wymyślę, może oliwki jakieś tu położę albo oddzielnie, no zobaczymy. O, ogórki to nie, no jeszcze jedną taką miseczkę zrobię z tymi wędlinami, bo jeszcze mam inne wędliny. No. No i tak po trochu wszystkiego. A tu już mi się sernik upiekł. Jeszcze jest ciepły, no ale akurat, wiecie, zdąży ostygnąć. Zaczynam mniej więcej, słuchajcie, mam tu talerze, przynoszę powoli i sobie szykuję. Mniej więcej talerzyki. Co to? Talerzyki, widelce. Powoli sobie układam. Zaraz jeszcze tutaj muszę donieść. Tu porozkładać, tu mniejsze. W ogóle to mam z pola. Przynieśliśmy takie kwiatki. Tutaj jeszcze jakąś wstążeczkę dam. Takie, wiecie, wiejskie, fajne złąki z pola. I to też fajnie będzie wyglądać. Powoli stół układamy. Wszystko jedzenie mam naszykowane, wiecie, w lodówce. Liczę, bo się nie mogę to doliczyć, ale no. Co ja chciałam powiedzieć? No i powoli sobie szykuję, a wszystko jedzenie to mam w lodówce, jak przyjdę, to dopiero będę, wiecie, układać. A tak to na razie właśnie serwetki muszę, wiecie, poukładać. No i lecę się zaraz wykąpać, bo jestem zgrzana i będę się szykować. Jak się wystroiłaś? Sukieneczka różowa. Tak, zamknij. Kropki. Kropki. Pokaż te spodnie. Dobra, nie będę ci pokazywać. Ty! Jezu, jaki to jest, no. Koszulę taką kupiłam, ale tu z przodu pokaż. Dobra, nie pokazuj. Nie napinaj się jak kogut. Z czerwonym takim tym. Ile ona kosztowała? 30? 30? Tak, pamiętasz? No. Mhm. Jakoś tak, 30 w lumpie, ale nówka sztuka. Nówka. Jak się napił, zobaczcie. No. I takie spodnie. Cienkie takie na upał. Na upał. Takie. Za 45 zł, ale też nówki po prostu były w lumpie. No, Malka, gotowa? No. Strój galowy obowiązkowy. O, pokaż, już dostały dzieci takie wcześniej na próbie. Nie, ja z przodu. No i ja mam taką dzisiaj na czarno. Mam takie spodnie w takie kwiaty niebieskie, bo ja w spódnicy to... Ani wsiadaj do samochodu, proszę cię. To nie bardzo. Mam nogi pogryzione przez komary, strasznie. A takie długie spódnicy to jakoś tak nie lubię. I taką z aksamitu czarną bluzeczkę. Przewiewną taką, na upał. No i w razie co sweterek. Dobra, jedziemy już. Przyjdziesz do nas, Panie Jezu, i dasz nam siebie zgodę w Twoim.
jest emelka, nie widzisz jej? O, jest, jest. Kolejny dzień, Boże Ciało. My niedawno, no już jakiś czas temu wróciliśmy, bo byliśmy przecież na Bożym Ciele i była procesja. Trochę Wam nagrałam, więc pod sam koniec pokażę Wam urywki z tej procesji. Tam dużo tego nie jest. I z tego wczorajszego bierzmowania. Bierzmowanie się udało. Wszystko tak jak miało być, tak było. Było fajnie, bo była taka orkiestra, fajnie grali na bębenkach i w ogóle no ładnie było, przyjemnie, fajnie. Ksiądz biskup to był taki fajny, sympatyczny, taki starszy, ale bardzo, bardzo fajny, miły. Zagadywał, nawet mojego brata zaczepił. Po prostu jak wyszedł z kościoła do zdjęcia z dziećmi robić po tym wszystkim, po całej tym. Wyszedł, zrobili zdjęcie i potem dzieci spod kościoła szły na plebanię i tak się ustawiały, taki korytarz robili i no i biskup miał między nimi przejść, ale się wrócił, po zdjęciach wrócił się do kościoła tam na zachrystię, żeby się przebrać. No i tam akurat mój brat stał tak jakoś tak przy tych drzwiach i go właśnie zagadał, pytał się, a ty drogi panie, czy tam chłopczyku do niego, a ty pamiętasz jak miałeś, jakie masz imię z bierzmowania? A mój brat, no pamiętam, Jan. I mówi, żebym go zaczepił. Wie, co ty gadasz? Ja nawet tego nie zauważyłam, bo ja już tam poszłam w drugim kierunku. Więc fajnie. I jednemu chłopcu zrobiło się słabo i był wyprowadzany. I na sam koniec jednej dziewczynce też się słabo zrobiło. No i z Laurą wyszłam, wychodziłam dwa razy z kościoła, bo była tam taka duchota. Niby te z tyłu drzwi były otwarte, no ale jakby tam za zakrystii nie było otwarte, potem chyba dopiero otworzyli. Była taka duchota, ją strasznie rozbolała głowa i musiałam z nią wyjść. Poszła do samochodu, położyła się i zaraz jej przeszło i wróciłyśmy się z powrotem, no ale już oczywiście nie miałam gdzie usiąść, bo Paweł został. I on tam ten, a ja później stałam jakby, wiecie, za nim, znaczy za nim, no już z tyłu stałam, już nie chciałam się po tym kościele też tak kręcić. Potem Laurę zaczęły nogi boleć, to musiałam i tak się tam do niego podejść i mówię, weź ją na kolana tylko, tak wiecie. No bo tak, ogólnie bierzmowanie było na 17, no to już wszyscy zmęczeni, ludzie po pracy i dzieci cały dzień oczekiwania i też wiecie, zmęczone. No a tak jak Laura, to wiecie, cały dzień się wyszalała, no to już też była w tym kościele zmęczona i w ogóle. Ale tak ją głowa rozbolała, że już myślałam, że mi tam, wiecie, fiknie, więc musiałam z nią wyjść. Ona się właśnie położyła w samochodzie i potem jej już przeszło. Ale potem jak, powiem, jak ja wyglądam, ale potem jak wróciliśmy do domu,
Jak się dzieciaki rozkręciły, jak zaczęły, słuchajcie, biegać, latać, to to już były rozkręcone. Ja tak te włosy, bo wiecie co, wiatr straszny wieje. I pod kościołem miałam też właśnie teraz wyprostowane fajnie, ale tak mnie wywiało, że tragedia. I zmyłam sobie już prawie makijaż, chociaż trochę jeszcze mam, ale nie wiem, może z jakiegoś oka zrobię, bo przecież w ogóle już mi się nie układają. Powiem Wam, że wczoraj wieczorem to sobie tak oko zatarłam, że nie wiem, czy to w kamerze teraz widać, ale mam spuchnięte tu oko i te troszeczkę nie, ale te mam bardziej spuchnięte i miałam czerwone. I dzisiaj rano jak wstałam, to po prostu myślałam, że padnę. Powiem Wam, że byłam tak zmęczona psychicznie i fizycznie. Jeszcze wczoraj, jak już goście poszli, to jeszcze, wiecie, posprzątałam, ogarnęłam, żeby już było wszystko sprzątnięte, żebym rano jak wstanę, to żebym miała w miarę porządek w kuchni. No i tak było. No i sobie wczoraj właśnie ogarnęłam. No. A dzisiaj na 12 jeszcze na, no już tak wiecie, nie było dużo dzieci z bierzmowanych, no wszyscy, można powiedzieć, olali to. Już po bierzmowaniu to już nie przyszli, no ale Boże ciało wypada iść na tą procesję. No i ten wiatr strasznie wieje, ale jest u nas taki upał, ale wiatr powiewa. Ale wiecie, ja już się poprzebierałam i tak dalej. Jeszcze chciałam Wam pokazać, Amelka dostała prezent z okazji bierzmowania od chrzestnego, bo Amelki chrzestnym jest mój brat i był świadkiem jej na bierzmowaniu. I dostała tak z okazji bierzmowania bransoletkę taką fajną. Taka z koralikami. No. Taką fajną pamiątkę. Z serduszkiem. Więc tak. No i tak, ja nie wiem, no niektórzy chyba nie robią w ogóle takich imprez. Znaczy imprez, no w ogóle, wiecie, spotkań czy coś. Bo tu kiedyś, tutaj też było zadane mi pytanie, czy u nas tak jest, takie jakieś imprezy, spotkania z okazji bierzmowania, bo nie wszędzie tak jest, więc ja nie wiem, jak to jest, czy się robi, czy się nie robi, nie mam pojęcia, po prostu ja zrobiłam, no bo to wiecie, chrześni przychodzą, czy tam dziadkowie, no to po prostu zrobiłam no taki obiad, kolację, taki poczęstunek. Zawsze jakaś fajna i dobra okazja jest, żeby się z rodziną i spotkać po prostu. No i tyle. No i tak. I co ja w ogóle chciałam powiedzieć? A no i to oko sobie tak, słuchajcie, zatarłam, że po prostu dzisiaj wstałam, to wie, Jezus Boże, ale trochę mi przeszło. Okłady sobie jeszcze zimne robiłam i ta opieka mi trochę zeszła, ale bez okularów to na słońce nie wyjdę. A to wczoraj już, wiecie, już się ogarnęłam, wczoraj wykąpałam i tak dalej. I po prostu, no jakoś niefortunnie sobie, tak jak kiedyś Wam mówiłam, dotknęłam i koniec. No myślałam, że dostanę, słuchajcie, szału po prostu. Tak mnie tutaj oczy zaczęły piec. No, więc teraz już mam wszystko prawie zmyte, żeby nie podrażniać sobie tych oczu. Porannej kawki Wam dzisiaj nie nagrałam, więc jutro porannej kawki nie ma. Nie będzie, chyba że coś później sklecę i coś takiego, żebyście na rano mieli. Ale ten vlog, co wy dzisiaj będziecie widzieć, to będziecie go widzieć, nie wiem, za 3 dni chyba. To już dawno będą inne kawki pewnie nagrane. No, na pewno jednej kawki nie będziecie chyba mieć, tak mi się wydaje. Bo po prostu nie ogarnęłam, nie zmontowałam też vloga, żebyście mieli, bo dzisiaj rano kawkę Boże Ciało mieliście, a vloga po południu nie wiem, czy... nie zgrałam wczoraj, nie zmontowałam, bo nie miałam kiedy, nie ogarnęłam po prostu, no i a jak teraz zmontuję, to nie wiem, czy on się zgra, jak nie, to nie będzie wieczorem, będzie po prostu na drugi dzień rano vlog, bez kawki, za to będzie sam vlog. No i tak to wygląda. Dobra, dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie tego vloga, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia do następnego odcinka, trzymajcie się, pa!